Hej, hej, jestem Michał Gorywoda i działam w internecie jako influencer. Makijażem zajmuję się jakoś 5 lat. Na swoim Instagramie poruszam ogólnie tematy nie tylko związane z makijażem, ale też na przykład z seksualnością czy z prawami dotyczącymi osób LGBT, ponieważ sam się do takich zaliczam, jestem gejem, nie wstydzę się tego. Uważam, że to są bardzo ważne kwestie. Moja rodzina od początku nie była nastawiona jakoś pozytywnie do tego, co robię i do tego, czym się interesuję, czyli właśnie makijażem. Tak naprawdę wspierała mnie tylko i wyłącznie moja najlepsza przyjaciółka, ale teraz już jest o wiele lepiej. Zrozumieli chyba, że kurczę, to jest chyba coś poważnego i raczej wszyscy mnie wspierają już w tym momencie, także z tego się bardzo cieszę. Ogólnie nie miałem, można powiedzieć, za łatwo dorastając, bo większość osób albo się śmiała, albo po prostu tego nie akceptowała. No ale jakoś to przetrwałem i pamiętam, że takim właśnie przełomowym momentem w moim życiu było to, kiedy po raz pierwszy wstawiłem na Instagrama siebie w makijażu. To był jakiś taki bodziec, taka chwila i nagle niczego się nie bałem. Po prostu stwierdziłem, okej, mam dość, to jest moje życie. Nie będę przez całe życie bał się i uciekał przed innymi, przed ludźmi, którzy mnie gnębią, piętnują. Tylko po prostu wezmę swoje życie w garść i wstawiłem posta. Zacząłem się malować tak naprawdę przez moją przyjaciółkę. Ja ogólnie i ona byliśmy dużymi, i jesteśmy nadal, fanami sagi Zmierzch. I ja bardzo chciałem mieć sesję na Edwarda Kaleno. Wtedy po raz pierwszy został mi nałożony na twarz podkład, bronzer. I bardzo się sobie spodobałem wtedy, jak wyglądałem. Pierwszym kosmetykiem, jaki kupiłem, była paletka 4 cieni jakichś fioletowych w jakimś osiedlowym sklepiku. Z tych fioletowych cieni robiłem na przykład pomadki, mieszając z kremem Nivea. Brwi sobie malowałem na fioletowo, po prostu próbowałem wszystkiego. Zacząłem oglądać dużo YouTube'a makijażowego. Wtedy po raz pierwszy zacząłem zwracać uwagę na swoje brwi, jak je poprawnie pomalować. Później malowałem swoje przyjaciółki też jakimiś kosmetykami, które kupiłem za zaoszczędzone pieniądze. Na tamte czasy byłem bardzo szczęśliwy, że w ogóle mogę to robić, bardzo mnie to jarało i chciałem być coraz lepszy, więc tak jakoś się stało, że jestem dziś tutaj i się bardzo z tego cieszę. Dziś jestem jurorem, a jeszcze 2 lata temu byłem uczestnikiem. Tegoż właśnie to była pierwsza edycja. To były niezapomniane wrażenia dla mnie. Poznałem bardzo dużo super osób, z którymi mam kontakt do dzisiaj. Nauczyłem się fajnych rzeczy i spędziłem bardzo miło czas. Swoją przyszłość na pewno chciałbym nadal wiązać z social mediami, z byciem influencerem głównie. Byłoby to spełnienie marzeń, gdybym mógł w ten sposób zarabiać w przyszłości i się utrzymywać. Marzę o tym, żeby każdy w Polsce i na świecie mógł czuć się po prostu sobą, żeby każdy mógł czuć się bezpiecznie i każdy mógł żyć po prostu w taki sposób, jak chce, kochać tego, kogo chce i żeby nikt po prostu nie narzucał mu swojego zdania, bo każdy z nas ma jedno życie i to od nas zależy, jakie przeżyjemy.